posłuchałem sobie tej płyty i tak mam takie wrażenie, że proszę pana, ustrój panu się nie podoba, bo to płyta bardzo polityczna. Właśnie chcieliśmy uniknąć tego, aby polityki nie mieszać w naszą działalność artystyczną, tak powiem, ale czasy są takie i sytuacja w Polsce i na świecie jednak wymaga pewnego komentarza. I płyta jest takim naszym half-lightowym komentarzem do rzeczywistości, która nas otacza i do tego, jakie jest miejsce człowieka aktualnie na Ziemi, ponieważ spotykam się z wieloma osobami, które wydawały się silne psychicznie i takie mocno ustawione na ziemi, a które mówią, że już to jest taki punkt, gdzie pewnego dalszego elementu tej układanki nie przeskoczą. Także jest to płyta, która rzeczywiście jest zaangażowana. Powiem tak, społecznie, politycznie może mniej, ale nie unikniemy tego tematu, ponieważ cała płyta oparta jest na interpretacji prozy George'a Orwella, a tam polityki jest dużo i nie mogliśmy uciec od tego, ale staramy się to pokazać bardziej w takim wymiarze ludzkim, a nie politycznym. No właśnie, bo tutaj od razu słuchaczy można jakby pocieszyć ich, że to nie jest taka polityka podana prosto, jasno i jak na widelcu. Dokładnie. Jak w tekstach punkowych. To jest właśnie, to jest interpretacja Orwella, bo mamy tutaj bezpośrednie nawiązania. To jest taka polityka wszechogarniająca. To nie jest taka polityka tu i teraz. To jest po prostu polityka globalna. Inwigilacja, niszczenie ludzi, formatowanie ludzi przede wszystkim. Dokładnie. Nie chcemy tutaj określać tej mikroskali, że to tu, teraz w Polsce. To jest globalna sytuacja na całym świecie, gdzie myślę, bo nie wiem, czy tak ludzie myślą również podobnie jak ja, ale człowiek jest totalnie inwigilowany i to chcąc, nie chcąc, ponieważ nasze media teraz, czy społecznościowe, czy posiadanie telefonów, tabletów, to jest coś, co nas określa, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, dokąd dążymy, jakie mamy zainteresowania polityczne, religijne i to już nas, że tak powiem, jak kształtuje i wchodzimy do ludzi z tymi informacjami, nawet nie chcąc tego robić, a rzeczywiście jest to płyta o człowieku, który rzeczywiście jest mocno napiętnowany z każdej strony, bo manipulowanie informacjami, manipulowanie uczuciami religijnymi, inwigilacja przez różne kamery, nagrywanie, podsłuchiwanie, no to jest to, co się działo w książce Orwella i dzisiaj tego doświadczamy, na pewno. No, tylko tutaj ciekawe, jak Orwell by zareagował na to, co się dzieje obecnie, bo w 1984 ta inwigilacja, ten wielki brat, to było coś jakby narzuconego ludziom. Tak. A w tej chwili ludzie sami podpisują cyrograf, chociażby klikając na Facebooku, zgadzam się na to wszystko, co oni tam podają i człowiek na własne życzenie jest inwigilowany i właśnie taki formatowany. Formatowany i to jest to, że sami nie chcąc podajemy swoje wszystkie poglądy przez dyskusję na forach internetowych, na Facebooku. To jest taki wielki brat na legalu, bym powiedział, że nie musimy już się bronić, czy ktoś nam narzuca, tylko to sami jak gdyby siebie określamy, będąc w dzisiejszych, że tak powiem, strukturach medialnych. Także na pewno jest to inna interpretacja niż to, co było dawniej, ale niewątpliwie jest ten rys, który na nowych sytuacjach opisał Grzegorz Ciechowski, a szczególnie Orwell w swojej książce. Nawiązujemy, ale jak powiedziałem, jest to szeroka interpretacja tego dzieła, ponieważ no, nie jesteśmy kopistami, tylko szukamy tematów, które nas poruszają. No właśnie, a dlaczego konkretnie po Orwella sięgnęliście? Po każdej płycie nagranej jest pewna pustka. My nagraliśmy w 2016 roku płytę Elektrowstrząsy. Ta płyta się ukazała, fajnie tam miała dobre opinie, ale po każdej wydanej płycie jest to taki moment takiej pustki, że co dalej? Co zrobić, żeby dalej zespół funkcjonował i zainteresował również słuchaczy? To był zupełny przypadek, ponieważ 2 lata temu z małżonką byliśmy w Londynie na takim wypadzie weekendowym i gdzie nie poszliśmy, ukazywał się Orwell. Jest taka sieć pubów w Londynie, wystrój pubu, menu, wszystko jest związane z Orwellem. Już nie pamiętam tej nazwy, to jest taka dosyć długa nazwa. Tam byliśmy na śniadaniu, wszędzie Orwell. Potem pojechaliśmy na Camden i weszliśmy do takiego sklepu, gdzie były różne pamiątki, stare książki i nagle cała półka z Orwellem i takie wydania bardzo stare. To właśnie tam 50. lata, 60., te okładki pierwsze, to było coś wspaniałego. Ja mówię, Boże, czy to jest jakiś sygnał, żeby zacząć się interesować tą tematyką? I przyjechałem tutaj do Torunia i kupiłem sobie, żeby przypomnieć sobie książkę Orwella, bo to już zamierzchłe czasy licealne, gdy się to poznawało. I to był taki strzał. Przecież to jest to wszystko, co opisane
opisane dzisiaj. To się dzieje na naszych oczach i warto by to opisać swoimi nutami i słowami na najnowszym Half-Life'cie. Po prostu, tak to wyszło. Kiedy rozmawialiśmy w czasie, kiedy wyszły Elektrowstrząsy, mówiłeś, że zespół stoi przed takim przewartościowaniem. Co dalej? Gdzie pójść? Gdzie pójść? Tak. No, tekstowo już powiedziałeś, ale gdzie pójść muzycznie? W tym tak zwanym międzyczasie, mówiąc nie po polsku, pojawiły się twoje solowe płyty, Piotra Skrzypczyka, pojawiła się płyta jego projektu. Co w tym czasie się działo? Dlaczego Half-Life powrócił właśnie w takim stylu, o którym jeszcze porozmawiamy? To jest dobre, co powiedziałeś, trafne spostrzeżenie, ponieważ po ukazaniu się Elektrowstrząsu rzeczywiście była pustka i chcieliśmy troszeczkę nabrać do tego dystansu, dlatego w 2016 wyszły Elektrowstrząsy, a płyta Niepokój Wolności 2020. To są 4 lata. To jest dużo, jak na dzisiejsze czasy. Tak mi się wydaje, dla zespołu, który no, chce funkcjonować medialnie i koncertowo. No ale Gansi raz na 30 lat. No tak, tak, Gansi tak. Gansi mają trochę inną sytuację. Ale zgadzam się, są różne typy właśnie zespołów. Ja sobie pozwoliłem nagrać płytę solową, bo to był taki oddech od Half-Life'u. Piotrek też nagrał ze swoimi kolegami z Enderfine płytę, którą już mieli przygotowaną i to był ten czas, aby właśnie ukazała się na świecie ta płyta. Był taki moment, co dalej, panowie, bo no nie chcemy powielać tego, co już robiliśmy, tematy się gdzieś wyczerpują, a chcemy grać dalej. I zmieniliśmy sposób komponowania, bo generalnie sposób komponowania przez wiele lat był taki, że ktoś z nas przynosił, czy ja, linię melodyczną, do tego robił Piotr aranżację, Krzysiek dogrywał gitary, a Elektrowstrząsy już nam pokazały, że fajnie, jak na przykład gitarzysta przyniesie jakiś pomysł, ewentualnie siedzimy sobie na próbie i zaczynamy improwizować. I tutaj zrobiliśmy tą samą historię, że część kompozycji jest już przygotowana przez gitarzystę. Krzysiek przynosił pomysły, kilka fajnych akordów, które wiedzieliśmy, że będą nośne i będą już jakimś trzonem nowej piosenki. Później stwierdziliśmy, że siedzimy na próbach sobie tak długo, nie gramy żadnych starych utworów, tylko improwizujemy. I ta płyta też wyszła z improwizacji. To niesamowicie wyglądało, bo jest gitarzysta, jest klawiszowiec, który w lewej ręce ma bas i ja gram na swoim werblu elektronicznym i śpiewam. I z tego powstały takie zręby. Nagrywaliśmy od razu na dyktafon. Później jest oprawa aranżacyjna tego wszystkiego, już takie profesjonalne podejście do kompozycji i stąd to przewartościowanie i przeformułowanie, bo system pracy jest zupełnie inny, który dzisiaj nam wydaje się ciekawszy. No i odpowiedzialność za porażkę czy sukces jest wspólna. Bo nie tylko jeden, o to twoja i nie poszło, albo fajnie, a tutaj po prostu sami robiliśmy i sami teraz będziemy otrzymywać informacje zwrotne, jak to wypadło. Słuchając tego materiału, od razu miałem takie wrażenie, że jest więcej pomysłów na tej płycie niż na poprzednich. Ta płyta nie jest tak zwarta jak poprzednie, jak chociażby poprzednia płyta z 2016 roku, która była stylistycznie taka bardzo jednorodna. Może tak. Tutaj mamy różne klimaty. Nawet pojawia się przez moment taka techniawa troszeczkę. Tak, jest moment. Są spokojne utwory, no balladowe nazwijmy to. Trudno balladą nazwać utwór elektroniczny, no ale w każdym razie takie spokojniejsze klimaty. Gdzieś słychać ten zespół z modą w tytule też. Tak. I tych różnych inspiracji, różnych klimatów jest dużo na tej płycie. Ta płyta jest przez to moim zdaniem bardziej strawna niż takie płyty bardzo homogeniczne, jednorodne. Na pewno, ponieważ komponowanie tej płyty było bardzo wydłużone w czasie. To też jest tak, że poprzednie płyty robiliśmy w 3-4 miesiące i to tak było strzały. Tak jak masz dzisiaj nastrój, to się nagrywało i przez 3 miesiące rzeczywiście płyty mogły powstawać jednorodne. Ta płyta była rozciągnięta w czasie, w takim przygotowywaniu do nagrania gdzieś ponad rok. Także to też zależało od naszych sytuacji życiowych, od klimatu w zespole, od klimatu w ogóle, jak się czujemy w społeczeństwie i w ogóle jakie mamy nastroje i być może jest ta różnorodność i ta różnorodność też wynika z tego, że teksty też określały, jaki ma być utwór muzyczny, jak ma wyglądać, ponieważ była część utworów napisana tekstowo, że to ma być spokojniejszy utwór, że to nie może być przewalony jakiś mocno dynamiczny numer, że tu robimy klimat. Później to jest może górnolotne powiedzenie i na pewno jest górnolotne powiedzenie, jak posłuchałem już całej płyty, to ona mi zaczęła przypominać trochę track Crimsonów, ponieważ jest przeplatane z takimi właśnie Inner Garden, jak jest na tamtej płycie. Takie krótkie, 1,5-minutowe strzały pseudo-balladowe, bym powiedział. Bardzo klimatyczne utwory. To mi się spodobało, że ta różnorodność od takiego mocnego grania jak 3 minuty nienawiści, gdzie jest taka mocna stopa i te
Czerniawa prawie, że po Istnieje czy Kochajmy się, to są takie utwory no, balladowo spokojne. Ta różnorodność na pewno nam też pomaga, aby odpocząć słuchając tej płyty, że ja na przykład słucham jej, to mam moment na odpoczynek, że to nie jest cały czas 40 minut łupania. Wiek też wymagasz pewnego odpoczynku, także trzeba się dostosować do rytmu życia. No, ale też tutaj te różnice dynamiczne i w charakterze są też w trakcie jednego utworu, bo tam 2 plus 2 jest gdzie są spokojniejsze momenty. Ja myślałem, że on się skończył. Mm-hmm. Słucham, nie, wraca refren. W ogóle powiedzieliśmy sobie, że to jest płyta, która nie ma być określona żadnymi warunkami, ani czasowymi, ani jakimiś aranżacyjnymi, że tego nie wypada zrobić, tego nie chcemy. Po prostu tak jak nas poniesie, tak gramy. I dlatego chyba 2 plus 2 ma 6 minut długości, jeden z utworów ponad 7. No gramy prawie jak Metallica swoje bandy. Nie mamy tu numerów 3,5, żeby wejść do radia i je lansować, bo to już nie o to chodzi, ponieważ to była płyta bez ograniczeń i nawet jak nam by się zdarzyła kompozycja 12-minutowa, też byśmy ją nagrali. W każdym nawet utworze są jakieś momenty odpoczynku, większej dynamiki, innego pomysłu, tam w jednym utworze właśnie jest ze spokojnego grania w taką techniawę i mocne granie, także przeplatanka aranżacyjna na pewno. Wspomniałeś o tym, że no, większy wkład miał w tę płytę gitarzysta. Tak. I rzeczywiście tych gitar, różnych gitar, no nie tylko są solówki, ale różnych gitar w różnych smakach, że tak powiem, jest dużo na tej płycie. Tak. I ona tym się właśnie wyróżnia w porównaniu z wcześniejszymi. Tak. To już zaczęliśmy wprowadzać na elektrowstrząsach, ponieważ pewna formuła typowej elektroniki nam się zakończyła, bo nagraliśmy 5 płyt w tym stylu. Stwierdziliśmy, że trzeba ponieść czymś innym też, a że mamy wspaniałego gitarzystę Krzysia Marciniaka, który pomysły trzepie nas, że tak powiem, brzydko z rękawa, bo to człowiek, który na próbie wymyśli 4 fajne motywy, pomogło wyróżnić te kompozycje od pozostałych płyt Half-Lightu. I myślę, że na razie tą drogą będziemy szli, ponieważ daje większe możliwości. Ja jestem też osobiście zwolennikiem no, gitar i myślę, że się Piotrek tu nie obrazi, ale te gitary są cudowne i są fajnie wkomponowane w całość. Może to nie elegancko, że chwalę, ale mi się podobają i dlatego fajnie, że te gitary wyszły wreszcie na taką pozycję pierwszoplanową, czy bardzo dobrze się wtapiają w całą kompozycję nowych utworów. Tutaj jeszcze w dwóch kompozycjach podobało mi się wykorzystanie jako podkład rytmiczny, nie perkusji. Mhm. W jednym z utworów jest jadący pociąg. Tak. I w jednym z utworów po prostu są jakieś szmery, stuki tylko. Drewniane podłogi, takie skrzypiące. To tworzy bardzo fajny klimat. Jakiś czas temu to było modne w tej elektronice brytyjskiej, Apex Twin i tak dalej. Właśnie te mrówkowe takie mróweczki chodzące. Jasne. Bardzo fajnie to podkreśla klimat utworu. Mm-hmm. Dziękuję, tak. To też miało jak gdyby troszeczkę podnieść poziom obrazowania tego całego klimatu płyty, gdzie właśnie zastosowaliśmy przejeżdżające pociągi. One tam dosyć przez cały numer trwa. Tak, to nie jest tak, że na początku i ten pociąg nam odjechał. To jest jak gdyby podkład rytmiczny do całej piosenki. Także, i uzupełniający tekst. I tworzący fajny taki klimat, bo to się od razu obrazy w wyobraźni jakieś kreują i tworzą. Mam skrzypiącą podłogę. U babci po starych takich dechach się chodzi i to jest właśnie Pokój Wolności. Utwór, który jest szczególny, bo jak nawiązując do wcześniejszej rozmowy, szukamy też w swoim życiu pewnego pokoju wolności, takiego odosobnienia, gdzie czujemy się pewnie, bezpiecznie, a takich miejsc coraz trudniej odszukać, dlatego postanowiliśmy, żeby jeden z utworów był takim bezpiecznikiem, takim miejscem, gdzie można przyjść, odpocząć i nie być osaczony tym współczesnym światem. Chociaż jak się okazuje, to nie do końca jest, bo wszędzie jesteśmy jednak osaczani różnymi skanami i ekranami, już mówiąc językiem Orwella, ale to nadaje rzeczywiście te stuki, puki, trzaski nadają klimat. Na winylu będzie niespodzianka, bo będzie się jedno z drugim przenikało. Nie chcę zdradzić, ale to będzie troszeczkę inna wersja niż na kompakcie jest. Także winyl będzie się różnił pewnym szczegółem, może słuchacz znajdzie jakim. No świetnie to wypadło. I tutaj znowu wróciliśmy płynnie do Orwella. Nie boisz się tego, że będziesz musiał niektórym słuchaczom swojej płyty wyjaśnić, kto to był Orwell? Obecnie, gdzie czytelnictwo w Polsce jest na poziomie po prostu ujemnym, to kto to był Orwell w ogóle? Generalnie sobie myślę, że słuchacz Half-Light to jest gdzieś tak 35+. Widzimy, że naszą muzyką to są zainteresowane są osoby starsze, które mają już pewne doświadczenie życiowe i które jedną nogą były w tym systemie socjalistycznym, bo trudno w Polsce mówić o komunizmie, ale o socjalistycznych nawykach i
gdzieś być może w podświadomości odkopią te czasy, a młodzież ma dzisiaj taki dostęp do informacji, że jednym kliknięciem wpiszą sobie w Google'ach Orwell i będą już wiedzieć. Także być może to też jest zachęta do tego, aby poznawać literaturę, która była dla nas ważna, dla czasu przełomu, 89 rok. My przeżyliśmy rok 84 na własnej skórze, w własnym doświadczeniu działy się rzeczy bardzo ważne i płyty były bardzo ważne wtedy, wychodziły i Manamu, i Republiki, także to były takie przełomy też mentalne w naszych głowach. Nie obawiam się, że będę musiał tłumaczyć, bo młodzież jest bardzo inteligentna, uważam, i bardzo szybko odnajduje informacje, które ją zainteresują, bo być może nie zainteresują i to odrzucą. A ludzie w naszym wieku, w moim wieku, to już jest sprawa jasna, bo to jest kult po prostu. Jeszcze tylko powiedz na koniec, dlaczego straszysz z okładki okiem? To miał być konkurs, czyje to oko już poszło. Chłopcy z zespołu Half-Life mnie namówili, bo nie wiem dlaczego, a straszę dlatego, że to miał być ten wizerunek tego świata dosyć taki niepokojący, dlatego cała płyta nosi nazwę Niepokój Wolności, nawiązując do tytułu jednej kompozycji Pokój Wolności. Tak wyszło. Takie były jakieś wewnętrzne potrzeby, żeby zmarszczyć czoło i pokazać, że ktoś na nas tak patrzy, czy widzi nas w takim obrazie, i tak zostało. Nie wyobrażam sobie, żeby to była wesoła okładka, czy oczy rozweselone. Po prostu nawiązanie do treści, nawiązanie do tego, co się tutaj aktualnie dzieje. No i miejmy nadzieję, że dzięki waszej płycie Big Brother będzie się kojarzył z literaturą, a nie z jakimś głupim programem telewizyjnym. No właśnie, to też jest ważne, bo większość Big Brothera to zna z programu, gdzie tam są cuda na kiju, a tutaj jest poważna literatura, która rzutuje na dziesięciolecia. Czyli co, na koniec powiedzmy, czytajmy książki, słuchajmy muzyki. Dokładnie, to najlepsze połączenie.